Oglądasz zagadki w pigułce, w których cały odcinek Scooby-Doo próbujemy zmieścić w 60 sekundach. Zaczynamy. Tajemnicza spółka przybywa na Wyspę Czaszki, a nieznajomy prosi ich o zaniesienie trumny do hotelu, na co się zgadzają, bo są tyleż uprzejmi, co nieporadni. Kudłatego ogarnia strach, gdy odkrywa pokój pełen trumien, ale ich znajoma Lisa i jej wuj Leon wyjaśniają, że w mieście jest zlot przedsiębiorców pogrzebowych. Wampir chce napaść na Dafnę, ale znika zaskoczony przez resztę ekipy. Znajdują wskazówkę. To chyba gwizdek, który słyszą tylko zwierzęta. Wuj Leon wyjawia, że na ich rodzinę rzucił klątwę wampir i Lisa też się nim stanie, jeśli wampir ją dopadnie. Ojej! Ekipa chce chronić dziedziczkę przed kłami krwiopijcy, nim będzie za późno. Bohaterowie napotykają wampira w szafach, holach, ścianach, aż zaczyna on tonąć w basenie, ze względu na ciężar kostiumu zapewne. Nie brak umiejętności pływackich. Okazuje się, że wampir to wuj Leon. Zamiast poprosić o podwyżkę, wuj zamierzał oszukać Lisę i przejąć hotelową fortunę. Nietoperzy na gwizdek dodawały grozy. Burgerową ucztą paczka świętuje kolejną rozwiązaną sprawę. I tyle. Zapraszamy na kolejny odcinek Zagadek w pigułce.